Przy mikrofonie Paweł Kniecik, gościem dnia Radia Zawierdzie w poniedziałek, 7 września jest pan Grzegorz Majachelkiewicz, leniwy biegacz. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Leniwy biegacz, zaraz wyjaśnimy, co to znaczy. Chociaż właściwie pana poproszę, dlaczego leniwy? No, biegacz to chyba nie leniwy. <laughs> Historia Niku wzięła się stąd, że pewnego razu wróciłem po pracy do domu i leżałem na łóżku. I tak bardzo mi się nie chciało wyjść na trening, że stwierdziłem, że jestem tak leniwy, że można mnie nazywać leniwym biegaczem. A później się zebrałem i poszedłem na ten trening. Ale każdy z nas ma pierwiastek takiego leniwego człowieka w sobie, więc chciałem tak przekornie e, stworzyć taką postać. A nie myślał pan, albo może myśli pan, żeby zmienić ten pseudonim, skoro 1100 km pan pokonał na własnych nogach, to chyba leniwi ludzie tak nie robią. Bardzo dużo osób, których, które mijałem na szlaku, mówiło, że to właśnie do mnie nie pasuje, ale fajnie, przekornie zapada w pamięć, więc nie, na pewno nie będę tego zmieniał. Pozostawię to tak, jak jest na chwilę obecną. Pan jest gościem Dnia Radio Zawielcie, bo zrobił pan rzecz nieprawdopodobną, chociaż pan pewnie będzie ze skromności zaprzeczać, ale ja będę nalegać. Przeszedł pan 1100 kilometrów dla Nikoli. Tak, e, pokonałem 1100 kilometrów po dwóch pasmach górskich, po Beskidach i Sudetach, łącząc e, dwa główne szlaki, główny szlak Beskidzki i główny szlak Sudecki razem, razem z odcinkiem 140 km po asfalcie. E, pokonując, tak jak pan wspomniał, 1100 km e, w 20 dni, e, każdego dnia e, pokonywałem od 50 do 70 km. E, na swoich własnych nogach aby zwrócić uwagę na 13 dziewczynkę która cierpi na obustronny zanik nerwów wzrokowych ja aby uzbierać dla niej pieniążki na jedną z pięciu brakujących operacji by mogła wrócić do pełnej sprawności o tym przejściu 1100 km szlakami górskimi mówi pan jakby to była jakby to był spacer jak zwyczajny Wielu moich znajomych e, śledząc mnie podczas e, przejścia, czy obserwując moje relacje, czy moje posty, mówiło, że piszę to tak, jakby to było po prostu coś normalnego, jak człowiek wstaje i je śniadanie. E, oczywiście tak nie było e, i chciałbym wszystkim e, powiedzieć, że tak nie było. Każdego dnia człowiek zmagał się z, w, z kryzysem, z porannym, kto normalny, wstaje o 5 rano na urlopie <grym> przez 20 dni. E, ale są rzeczy, które warto w życiu robić, i ta radość po osiągnięciu tego, tego tej um wymarzonej ostatniej czerwonej kropki yy, na końcu głównego szlaku beskickiego wołosatem sprawiła mi taką radość i po prostu moje łzy szczęścia, to, to nie da się tego opisać słowami. To po prostu trzeba przeżyć. Ale było ciężko, mm, nogi bolały. Na piętach pojawiły się odciski już trzeciego dnia, ale byłem na to gotowy, ponieważ w zeszłym roku pokonałem jeden z tych dwóch szlaków w nieco pełna dziewięć dni, więc wiedziałem, z czym się to je. Byłem na to przygotowany i psychicznie, i fizycznie więc nie jest to łatwe, ale jest to wykonalne. Nawet troszeczkę szybciej można. Zapytam, jak to dziennikarze czasem mówią, zacznijmy od początku. To znaczy, od czego się to wszystko zaczęło? Zaczęło się to od, tak jak wspomniałem, od zeszłego roku. W zeszłym roku, podczas moich wakacji, postanowiłem przemierzyć główny Szlak Beskidzki, wiodący od Ustronia do Wołosatego, 500 km górskiej, górskiej trasy. I wtedy na szlaku poznałem dwie osoby, dwóch chłopaków, którzy prowadzili akcje charytatywne. I ja z takim pełnym zdziwieniem zapytałem, jak to robicie, w sensie to jest takie ciężkie, a oni mówią, panie, to jest takie proste, wystarczy tylko lekko zaiskrzyć, a wszyscy wokół ciebie zapłoną. I tak sobie wziąłem to do serca, że w styczniu Postanowiłem w styczniu tego roku postanowiłem zrobić coś ponad to, co zrobiłem w tamtym roku. W tamtym roku przeszedłem 500 km w tym roku postanowiłem podwoić praktycznie tę liczbę wyszło finalnie 1138. Ja hmm. mówię, skoro można przy okazji komuś pomóc, to czemu tego nie zrobić? Eee, I u mnie w okolicy Dąbrowy Górniczej. Eee, znalazłem poprosiłem znajomą Katarzynę, aby eee, Podpowiedziała komu można by pomóc, i bez namysłu wskazała właśnie Nicole. Jak się z nią w styczniu, końcówką stycznia spotkałem, to po dwóch minutach wiedziałem, że to jest to. Po prostu to poczułem. Zaiskrzyło tak, że, że ta dziewczynka ma tyle dobra w sobie i tyle, tyle uśmiechu, tyle energii, pomimo tego, że, no, że ma ciężkie życie, bo ma bardzo ciężkie życie to postanowiłem, że jej pomogę, skoro ja mogę widzieć piękno tych gór i, i cieszyć się tym napawać, to czemu ona ma nie móc. Finalnie cel został osiągnięty. Uzbierałem nie na jedną, a na dwie operacje, więc jestem przeszczęśliwy, przeszczęśliwy. Po powrocie, jak już wszystkie emocje opadły, Wszyscy znajomi pogratulowali, podzwonili. Było po wszystkim, wstałem rano w piątek i, i łzy same z oczu poleciały po prostu tak, z tego nadmiaru tego, tego wszystkiego, co się stało. A to wszystko dzięki ludziom, którzy, którzy, byli wokół mnie i którzy pomagali, bo samemu człowiek nie jest w stanie tego osiągnąć. I jakie były etapy kolejne po tym, jak spotkał pan Nikole? Ma pan koszulkę Commercial Metals, bo jest pan pracownikiem huty CMC w Zawierciu. Tak. Więc co było najpierw, wniosek o urlop, czy plany <noise> jak go zagospodarować? Pierwotnie pojawiły się plany w głowie. I najważniejsze było to, aby otrzymać 3 tygodniowy urlop, żeby te 20 dni wygospodarować pracodawca się zgodził, a dodatkowo dołożył swoją cegiełkę. Bo... Pracodawcy mówił pan, po co panu ten urlop? Nie, nie, pierwotnie nie, Aha. nie wspominałem, ale w lutym, w lutym rozmawiałem z osobami odpowiedzialnymi u nas w Zawierciu za tematy powiedzmy finansowe i przedstawiłem swój pomysł na, na spędzenie swojego urlopu i zapytałem, czy nie byliby chętni za każdy pokonany przeze mnie kilometr dołożyć 5 zł na poczet fundacji, w której znajduje się Nikola. Bez chwili namysłu praktycznie zarząd się zgodził. A Zgodził się wiedząc, ile pan kilometrów pokona? Tak, zgodził się wiedząc, ile kilometrów pokonam, więc to już na dzień dobry było dla mnie bardzo dużym motorem napędowym. Wiedząc, że jak pokonam te 1100 km, to na poczet tej dziewczynki zostanie przeznaczone 5500 zł. To są ogromne pieniądze. Eee, I może dlatego e, to zrobiłem. E, wstając każdego ranka, mm, pomimo powódki o 5 rano, wiedziałem, dzisiaj przejdziemy 60 km razy 5 złotych, 300 złotych. Dzisiejszy dzień jest warty 300 złotych dla Nikoli. Tak, tak. I to było właśnie. To dzięki czemu parłem cały czas do przodu. Dodatkowo grono wspaniałych ludzi wokół mnie każdego dnia wspierało, dzwoniło, pisało. Ale tak, zaczęło się od tego, że pierwszy filar w postaci mojego pracodawcy wyraził chęć zgodę na to, że, że będę miał u nich wsparcie, a drugi filar. Całej tej akcji to są e, licytacje, które odbywały się na Facebooku zakończyły się 2 września na grupie patrząc w góry 1100 km dla Nikol e, oraz wpłaty na konto e, zrzutki, gdzie na chwilę obecną dzisiaj rano widziałem było 24 200 zł plus 5500 zł od CMC to daje niebagatelną kwotę 30 tysięcy prawie że, więc a zrzutka trwa do wtorku, więc jeszcze można jakąś cegiełkę od siebie dorzucić. Link do zgórki będzie też na stronie radgawelcze.pl. Ile przygotowań i jakimi etapami potrzeba, żeby na taką wielką wyprawę się wybrać. Pierwszym pierwszym może opowiem od czego się to wszystko zaczęło. Zaczęło się to od tego, że dawno, dawno temu jak byłem młody i piękny. E... Nie chcę panu schlebiać, ale myślę, że chyba wiele <noise> słuchaczy czy słuchaczek, zwłaszcza potwierdzi, że wciąż tak jest. E, dziękuję. Jak byłem młodszy, trenowałem zawodowo lekką atletykę. I wiązało się to z tym, że jeździło się na różnego rodzaju obozy sportowe, czy to w Beski Drzewiecki, czy to w Tatry. I bieganie po górach traktowałem jako zadaniowy cel do wykonania. Nawet nie chodzenie, to co bieganie po górach. Tak, tak. Trener kazał biec na Kasprowy Wierch, to się biegło na Kasprowy Wierch. Trener kazał biec na Bawią Górę, to się biegło na bawią Górę. Później z różnych przyczyn musiałem zrezygnować z zawodowego uprawiania sportu i wróciłem po dwóch latach do takiego rekreacyjnego truchtania sam dla siebie, ale jak to człowiek ma zaprogramowane, jak już wracasz do regularnego truchtania, to od razu ci się przypomina biegałeś po górach, a tu może by pojechać pobiegać po górach. I bodajże 3 lata temu mój przyjaciel sprawił mi prezent na moje urodziny, 40-kilometrowy bieg po górach. No to ładny prezent. <laughs> tak, bardzo piękny. Moja reakcja była bardzo wymowna. <laughs> nie byłem na to gotowy, nie miałem na to zbytnio ochoty, ale skoro sprawił i sprawił dla mnie i dla siebie, to stwierdziliśmy, że pojedziemy. I jak pojechałem, to poczułem z powrotem bakcyla, że tak to jest miejsce, gdzie chciałbym być jak najczęściej. I tak po kolei. Zacząłem chodzić troszeczkę więcej, tro, troszeczkę więcej truchtać po tych górach. Każdą wolną chwilę zacząłem spędzać w górach, i zaczęło się od małego szlaku beskickiego, który mierzy tam, nie pamiętam, chyba 142 km, jako przygotowanie przed głównym szlakiem beskidzkim w tamtym roku. W tamtym roku przejście głównego szlaku beskickiego mierzącego 500 km przekonało mnie, że można to robić. Nie narażając swojego organizmu na kontuzję, uszkodzenia, ale robić to z głową. Nawet pokonywać te 60 km dziennie, ale robić to z głową. I w tym roku, zanim podjąłem się wyzwania przejścia tych 1100 km, oczywiście regularnie 3-4 razy w tygodniu człowiek truchtał i jeździłem w góry. Do momentu. Wyjazdu na główny szlak sudecki, główny szlak Beskidzki byłem 56 razy w górach. To jest w prawie w 7 miesięcy 56 razy, to co trzeci dzień wychodzi, tak? Trzeci, czwart... no, co trzeci A do dzień. Do pracy wy... pan chodził. Tak, do pracy chodziłem. Ta, do pracy chodziłem normalnie od poniedziałku do piątku, ale zdarzało mi się. E w głowie urodził mi się pomysł, a pojadę dzisiaj na wschód słońca, tak, a mamy środę, ale dzisiaj ma być ładna pogoda, więc wsiadałem w auto o drugiej w nocy, jechałem na wschód słońca, przechodziłem na ósmą do pracy i znajomi już wiedzieli, że byłem w górach, bo po mnie od razu widać, góry ładują niesamowicie mnie energią i jestem wtedy szczęśliwym człowiekiem. To to był pierwszy taki punkt, od którego zacząłem, od przygotowania fizycznego, kondycyjnego. Drugi punkt... To przygotowanie swojego zaplecza, które niesiesz na plecach swój cały dobytek. Duża część ludzi, która podróżuje po takich szlakach, podróżuje z obciążeniem rzędu 10-15 kg na plecach w tym przedziale tak się przyjmuje się, że powinno to być 10% masy swojego ciała. Ludzie noszą troszeczkę więcej, bo to jest niezbędne to jest niezbędne, to jest niezbędne. Ja w w swoim maksymalnym wyposażeniu z wodą i z jedzeniem, y, niosłem 4,2 kg, więc jest to ogromna różnica, i dzięki temu mogłem pokonywać takie duże odległości. Niosąc 4 kg na plecach, biorąc pod uwagę fakt, że y, z ostatnim dniem waga pokazała 5 kg mniej mojego organizmu to praktycznie wyszło na to że skończyłem z taką masą jak zaczynałem na początku ja ważąc tak Myślę, że gdybym miał pan plecak 10 albo więcej kilogramowy to mogłoby się nie udać na pewno by się nie udało na 100% jestem przekonany że nie byłbym w stanie pokonywać jednorazowo Dwa dni pod rząd miałem 70-kilometrowe odcinki. To jestem więcej niż pewny, że przy obciążeniu większym niż 5 kilo nie dałbym rady pokonać takiego dystansu. No i właśnie, była już waga ustalona, jaki plecak ma być, czy ile ma ważyć i co dalej? Dalej, <laughs> dalej po odcinków, tak? rozbicie tych odcinku, Rozbicie tego całego szlaku na odpowiednie odcinki. Hmm. Zaopatrzenie się w noclegi, potwierdzenie tych noclegów. Hmm. Sprawdzenie, gdzie wypadają punkty pośrednie, e, gdzie można dolać wody, gdzie można e, spożyć jakiś posiłek. Punkty bo... pośrednie, to znaczy miejsca, gdzie można właśnie to zrobić? Tak, to znaczy jakieś sklepy, schroniska, agroturystyki. Bo wiadomo, że przez cały dzień. E, tak trzeba było zaplanować swój kilogramaż na plecach, aby nie nosić na przykład 3 kg jedzenia dodatkowo, tak? Bo po to są właśnie po to jest ta infrastruktura na ja wychodzę z takiego założenia, że po to jest ta infrastruktura na szlaku, żeby z niej korzystać. Ja z niej korzystałem. Dlaczego ten plecak ważył też tyle? Ano dlatego, że nie posiadałem sprzętu biwakowego. Nie posiadałem karimaty, śpiworu, namiotu, wszystko, wszystkie noclegi odbywały się y, poprzez infrastrukturę, czyli schroniska albo agroturystyki. A no, i jak już było wszystko poplanowane, wszyscy wiedzieli, no to trzeba było wyruszyć. No nie było wyjścia i się poszło. Ważne też są buty, na to też y, pragnę zwrócić uwagę. Mm. Buty wysokogórskie na takie tereny ja uważam, że są zbędne, jeżeli ktoś nie ma problemów z kostkami i z, z przykręceniami. Ja pokonywałem szlak w butach y, z wysoką amortyzacją. W jednych y, z butów uważanych za takie buty klasy premium, które i tak nie wytrzymały 1100 km <grym> już po trzecim. Dlatego dniu. nie podamy nazwy firmy, tak. Dlatego nie podamy nazwy firmy, ale mimo wszystko amortyzacja tych butów. Y, Wiem, że dzięki nim też ukończyłem ten, to przedsięwzięcie, ponieważ w zeszłym roku idąc w butach innej marki, po czwartym dniu moje kolana wysiadły. W tym roku z kolanami miałem problem dopiero 20 dnia. Jakiś tam delikatny ból się pojawił, więc no, buty to też bardzo istotna rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę. Jak się chodzi po górach, to żeby wejść na górę, trzeba iść z pozycji dołu. Jak u Pana było przez te prawie trzy tygodnie z tymi wyżynami i nizinami, to znaczy były takie dni, że już miał Pan serdecznie fizycznie dość, albo z kolei był Pan w takiej euforii i zadowoleniu, że żałował, że będzie trzeba skończyć podróż. Jak to zwykle podczas takiego przejścia e, zdarzają się kryzysy, i gdybym powiedział, że nie miałem kryzysu, to bym skłamał. E, kryzys pojawił się 5 lub 6 dnia, e, gdy pogoda troszeczkę się załamała, zaczęło padać. E, morale wtedy opadają, buty są mokre, wszędzie jest nieprzyjemnie e, i człowiek się zastanawia po co, tak? Ale gdy dostajesz sms -y, że. Są ludzie, którzy ci kibicują i cię wspierają, to sobie przypominasz po co. Później nie miałem takich większych kryzysów i to właśnie było dla mnie bardzo dużym zdziwieniem. Moje nogi, ogólnie, całe ciało zachowywało się bardzo dobrze. Ja się spodziewałem, że będę mocno cierpiał że, że mój organizm będzie mówił każdego dnia nie iść dalej. Ja wstawałem i oprócz tego, że tylko ta godzina była dla mnie dobijająca, bo ja rannym ptaszkiem nie jestem, tak? Piąta godzina to jeszcze na drugi boczek z chęcią by się człowiek przewrócił. To fizycznie czułem się bardzo dobrze. To był dla mnie bardzo duży szok. A może dlatego, że od ósmego dnia na szlaku każdego dnia pojawiali się moi znajomi. Przyjechał mój przyjaciel, który ze mną e, towarzyszył mi na prawie 50 kilometrach marszu. E, później w ustroniu zjawiła się ekipa 30 ludzi, którzy przywitali mnie tak, że no, praktycznie się popłakałem ze szczęścia. Przywieźli szarlotkę, którą uwielbiam. E, kolejnego dnia w schronisku czekały znajome z naleśnikami. Następnego dnia znajomi przyszli na babią górę, by odprowadzić mnie do schroniska, więc nie byłem sam. Te osoby pojawiały się na szlaku, i, i może to też mnie tak pchało do, do przodu, że, że czułem wsparcie wśród ludzi niekoniecznie takich bardzo bliskich mojemu sercu, ale każdy się w to zaangażował, każda osoba dołożyła tą małą cegiełkę, pchała tego kropka do przodu, tak. Kryzysy były, ale kryzys polegał na tym, że dochodził 30 kilometr, sklep miał być na 25, ale mapy źle pokazały tak? i będzie dopiero za kilometr, a ja byłem bardzo głodny, a ja bardzo lubię jeść. tak? Więc, jak dochodziłem do tego punktu mojego żywieniowego i dopadłem do tego pączka czy, czy jogurtu, to od razu uśmiech na twarzy się pojawiał. To były takie mikrokryzysy, które pojawiały się co drugi dzień, ale nie były to jakieś takie. Tematy, które by człowieka zwaliły z nóg, gdzie, tak jak w tamtym roku, miałem taką przygodę. Po szóstym dniu siadłem na łące z widokiem na tatry i się popłakałem i powiedziałem, że dalej nie idę. W tym roku nie miałem takiej sytuacji. Jedyna rzecz, która, która mnie dość mocno zaskoczyła, to była burza przed ostatniego dnia, która pokrzyżowała mi cały plan i musiałem wrócić do miejsca, z którego startowałem, i jeden dzień miałem plecy, więc musiałem 20 dnia, zamiast zrobić 20 km już na takim totalnym spokoju, musiałem nadrabiać 40 z poprzedniego, więc ostatni dzień był taki mocno, mocno wyczerpujący fizycznie, ale, ale leciałem na stalowych nogach z, ze skrzydełkami umocowanymi przy butach i, i wszystko poszło według planu. Spotkał się Pan z Nikolą już po zakończeniu podróży? Nikoli i jej rodzice okazali się na tyle wspaniałymi ludźmi, że e, zorganizowali mi e, transport do świeradowa do miejsca startu. E, przeszedłem pierwsze 100-200 metrów e, trzymając nikol za rękę. Co chwyciło mnie niesamowicie mocno za serce i powiedziałem, choćbym miał na rękach, to i tak dojdę. E, Później okazało się, że e, niespodziewanie pojawili się w Karpaczu tego samego dnia na koniec szlaku i poinformowali mnie, że przypadkiem sobie weekend zarezerwowali w Sudetach, więc e, będą mnie nękać każdego dnia e, i zapraszać na obiad, więc to było bardzo, bardzo miłe. E, później pojawili się w Ustroniu. E, cała ekipa pojawiła się w Ustroniu razem z Nicolem. Mm. Niestety do tego nie dojechali do w Bieszczady z powodu tego, że właśnie prze, przeciągnął mi się ten dzień jeden i byłem tam nie o 14, tylko o godzinie 18. I wracając do domu, bo przyjechał po mnie mój przyjaciel w Bieszczady, za co jestem mu niesamowicie wdzięczny. Wracając do domu, człowiek przyjechał o 23, taki zmarnowany po całym dniu, wycieńczony. Podróżą zmęczony i myśli, jej łóżko, swoje łóżko. I wchodząc do domu, widzę balony rozwieszone na Żerandolu i mówię, coś mi tu nie pasuje. I właśnie po godzinie 23, czyli tam 5-6 godzin po zakończeniu przejścia 1100 kilometrów, spotkałem się z Nikoli i jej rodzicami u mnie w domu, gdzie także była szarlotka i mój ulubiony żurek na stole, więc bardzo, bardzo, bardzo dobre, fajne uczucie w sercu, gdzie człowiek mógł pomóc i dostał też takie wsparcie od tych ludzi, którym się pomagało. I nie tylko od nich, ale, ale niesamowicie niesamowicie się człowiek wtedy czuje. Zamierza pan powtórzyć ten wspaniały wyczyn? Powtórzyć może nie, ale, yy, ale zorganizować yy, akcję coroczną patrząc w góry edycja druga edycja piąta czemu nie zastanawiam się dość mocno i chodzi mi to po głowie żeby, żeby zrobić z tego e, cykliczną akcję roczną jak pan reaguje jak mówią panu że jest pan wspaniały mówiąc wprost? Mm, bardzo się zawstydzam bo ja jestem skromną <laughs> osobą e, Dostaję dużo telefonów od osób bliskich, troszkę mniej bliskich, i mówią, że jest to coś niewiarygodnego. A ja uważam, że każdy robi to, na co go stać, i na co ma ochotę. Jedni są dobrzy w graniu w szachy, drudzy w szydełkowaniu, a ja kocham chodzić po górach i to sprawia mi radość, to sprawia mi przyjemność a że przy okazji mogłem komuś pomóc, to, to traktuję to jako rzecz normalną yy, i nie uważam, żeby to było coś ponad. Bardzo dziękuję. Jest pan bohaterem. Jestem normalnym człowiekiem. <śm> <śm> pan Grzegorz Majakiewicz, yy, pracownik CMC yy, Huty w Zawierciu, mieszkaniec dobrowego Górniczej, bohater, wspaniały, wielki człowiek, yy, z którego wystarczy tylko brać przykład. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Dobrego dnia.